Cześć, dzień dobry, dziewczyny i chłopaki. Światło mamy takie trochę dziwne, ale jest wcześnie. Ja wróciłam dopiero do domu. Już zdążyłam wypić połowę kawy. I mam tutaj już ze sobą śniadanie, więc witamy się z pokoju, nie z kuchni, ale w pokoju jak zwykle przychodzę. Słuchajcie, dzisiejszy dzień rozpoczął się bardzo wcześnie, ponieważ ja dzisiejszy dzień rozpoczęłam o godzinie 4:40. Także jak na mnie, bardzo wcześnie. Ciemno za oknem, ale wstałam, ogarnęłam się, musiałam jeszcze wyprowadzić Brunka, musiałam wcześnie wyjść z domu, a w zasadzie wyjechać, bo wczoraj sobie zamówiłam taksówkę i powiem Wam, że zadzwoniłam do tego pana, który ostatnio wiózł mnie do lekarza i tak, to było takie miłe, wiecie, bo on sobie z tego co widzę zapisuje numery i przy numerze zapisuje sobie po prostu ulicę i kiedy ja do niego zadzwoniłam, zapytałam, czy dałby radę o tej godzinie po mnie przyjechać, to on od razu podał mój adres. No i pamiętał mnie, a że nam się poprzednim razem bardzo fajnie rozmawiało, no to było takie, wiecie co, takie pozytywne to było, ponieważ to był dla mnie taki stresujący moment. Musiałam załatwić coś stresującego, coś takiego, czego, wiecie, no nie chcecie załatwić, nie? I już od wczoraj wieczora się w sumie stresowałam. Tak, wiecie, wieczorem sobie myślałam, kurczę, żeby już to odbębnić. I to jest takie najgorsze, kiedy mamy coś do załatwienia, to niestety, ale potrafimy się denerwować dużo, dużo wcześniej. Czyli to nie jest sam moment, kiedy to jest takie dla nas niekomfortowe, tylko no niestety ten najgorszy jest, mam wrażenie, ten taki moment przed. Więc już tak ciężko mi się spało, gdzieś tam się budziłam, nie mogłam zasnąć, obudziłam się w ogóle przed budzikiem, chyba z 10 minut, więc noc mam taką trochę poszatkowaną i taka jestem. Myślę, że wieczorem będzie mi się chciało szybciej spać, ale tak wieczorem, jak tutaj sobie ogarniałam jeszcze chatę, jeździłam na mopie, pomyślałam sobie tak, kurde Anka, dlaczego ty, nie dość, że to jest no takie niefajne, tak, mogłabyś sobie dłużej pospać, nie wiem, miło rozpocząć dzień, ale no masz to zadanie do wykonania i musisz go wykonać. I dlaczego właśnie podchodzimy do takich rzeczy, i to mi dało dużo, naprawdę dużo mi to dało, podchodzimy do takich trudnych rzeczy, które i tak musimy wykonać, które i tak się wydarzą, właśnie z tej takiej dupy strony, że nastawiamy się jeszcze, o Boże, ale będzie bez sensu, ale to jest okropne, Boże, jak ja to przetrwam, no, nie? Pomyślałam sobie, kurde, zrobię sobie tak, że niech to, co jutro ma się wydarzyć, co ja muszę zrobić, niech to będzie taka przygoda. I w ogóle zaplanowałam, że sobie nagram fajny początek vloga. Wzięłam sobie kamerę, stwierdziłam, zrobię sobie takie fajne przebitki jeszcze z takiego pustego miasta, bo jeszcze miasto było dosyć, no takie niezaludnione, jak jechałam. Potem może będę gdzieś wracała, będzie wschód słońca albo coś tam. No i jak się domyślacie, w ferworze tego wszystkiego nie wyciągnęłam kamery, ale przypomniałam sobie o niej wracając do domu na nogach. Mówię, dobra, lepiej późno niż wcale. No oczywiście wyciągnęłam kamerę i co? Nie było w niej karty. Także ja Wam powiem, że ja, influencerka, youtuberka, zwał jak zwał, pani nagrywająca, jestem naprawdę bardzo, bardzo cienka, jeżeli chodzi o nagrywki poza moją strefą komfortu, czyli pokój i kuchnia, przedpokój ewentualnie. No, nie no, śmieję się. Ja po prostu nie mam nawyku nagrywania gdzieś tam, wiecie, z drogi, więc ile razy było tak, że wzięłam kamerę, ale po prostu o niej i tak zapomniałam. No niestety. No ale dobra. I słuchajcie, i właśnie tak sobie do tego podeszłam. Niech to będzie takie moje małe wyzwanie, wiecie, że taka mini przygoda. I tak sobie to w głowie ułożyłam, że w ogóle wszystko szło jak z płatka. Ja się szybko ogarnęłam, wyszłam sobie z Brunkiem, miałam jeszcze 10 minut czasu do taksówki. Taksówkarz był mi znajomy, więc to było takie, wiecie, przyjeżdża po mnie pan, którego znam, który mnie kojarzy, z którym mi się miło rozmawiało i już sama ta droga była taka fajna, pozytywna, więc to naprawdę mi tak, wiecie, dodało. No i pan powiedział, że bardzo mu miło, że drugi raz do niego zadzwoniłam, ale no, wiecie, ja stwierdziłam, że jeżeli ktoś wykonuje swoją pracę super rzetelnie i jest do tego bardzo miły, no to nie szukam nikogo innego, tylko w moim telefonie jest pan taksówkarz. Także tak, załatwiłam wszystko pomyślnie, chociaż było trochę nerwowo i trochę tak, no wiecie, jak jest, jak macie ochotę coś powiedzieć, ale wiecie, że nie możecie, bo wszystko popsujecie, więc dobra mina do złej gry.
ale już to wszystko za mną, wróciłam sobie na nogach, dotleniłam się, spacer był dosyć długi, ale przyjemny, chociaż taka była wilgoć w powietrzu, że czułam, jak moje włosy po prostu pęcznieją. Teraz dopijam kawkę, na śniadanie zrobiłam sobie dwa śledziki po kaszubsku, dwie kromki chleba z olejem kokosowym, nierafinowanym oczywiście. I tak, muszę kupić jeszcze rafinowany do smażenia i muszę kupić smalec gęsi, ale nigdzie go nie widziałam, więc prawdopodobnie będę go musiała zamówić. Chociaż jakby dobrze poszukał, no zobaczymy. Bo już Wam mówiłam, rezygnuję z tych wszystkich olej rzepakowy, czy jakiś tam, nie wiem, inny, bo troszkę o tym poczytałam i wiem, że to jest totalnie niezdrowe. A ja teraz jestem osoba, która zwraca uwagę na to, co je. Chociaż i tak jeszcze dużo przede mną. Dobra, także tym przydługim wstępem witam się z Wami. No cóż, miał być inaczej skonstruowany początek filmu, ale jak zwykle malinowa pieprzyła. O, słuchajcie, niezastąpiony jest ten sok cytrynowy. Naprawdę, to jest taka wygoda. Także imbir, jak widzicie, tarty i woda z cytryną. A jeśli chodzi o olej rokitnikowy, to jest po prostu przepyszny. Tylko bardzo trzeba uważać, ponieważ on ma tak intensywny kolor i jest tak napigmentowany, że jeżeli kapnie gdzieś na ciuchy, to już jest raczej plama, która nie zejdzie. I usta są całe pomarańczowe, i zęby, i język, także trzeba uważać przed wyjściem, bo ja kiedyś tak zrobiłam, że sobie szybko nalałam i popędziłam do sklepu. I dobrze, że kapnęłam się w połowie drogi, czy on czasem nie, tak na samym początku, czy on czasem nie, wiecie, nie, gdzieś nie barwi. I zrobiłam sobie zdjęcie telefonem w połowie schodów i wróciłam umyć tutaj się, wiecie. Więc tak. Ale myślę, że nikt by się bardzo nie zdziwił, bo szłam do sklepu tutaj osiedlowego, a kiedyś, słuchajcie, poszłam i jadłam coś z czekoladą i to było takie dobre i tak, wiecie, tak jak to ja, nie? To już jakiś czas temu było, bo wiecie, że teraz czekolady nie ruszam. I kurde, ja poszłam jeszcze z panią przy kasie, coś tam żeśmy zaczęły tak, no, dwa zdania po prostu żeśmy zamieniły. Ona oczywiście nic mi nie powiedziała, ale jak ja wróciłam do domu, położyłam klucze na komodzie i popatrzyłam się w lusterko, to pomyślałam sobie, o, cholera. Cała tutaj po prostu broda w czekoladzie, nie? No. Także, słuchajcie, oleje są zdrowe, ale trzeba z nimi czasem uważać. A ja coraz bardziej nie lubię ludzi. Tak, coraz bardziej nie lubię ludzi, chociaż zdaję sobie sprawę, że no, otacza mnie duże grono ludzi bardzo pozytywnych, takich, którzy mi dobrze życzą, ale wiem też, że są wśród nich takie żmijki, które są po prostu ohydne. I niestety, to już jest taka domena człowieka, czyli najgorsza cecha ludzka jest jaka? Jak myślicie? Bo ja uważam, że zazdrość. Zazdrość potrafi po prostu z człowieka zrobić bestię i zazdrość jest okropnie zatruwająca życie temu zazdrośnikowi. Słuchajcie, na pewno nieraz w swoim życiu gdzieś tam doświadczyliście tej zazdrości, takiej zawiści, nawet jak nikt Wam nic nie powiedział, to i tak wiedzieliście, że ktoś Wam zazdrości, a jak ktoś Wam zazdrości, to od razu automatycznie Wam źle życzy, no bo zazdrośnik nie potrafi życzyć dobrze. I słuchajcie, dzisiaj dowiedziałam się o takiej smutnej rzeczy, że odeszła dziewczyna, która bardzo długo mierzyła się z chorobą, Ula z takiego swojego profilu na Instagramie, bo ona chyba nie miała kanału na YouTubie, z tego co wiem, ale dosyć duży profil na Instagramie. Ula, apetyt na endorfiny. I kto wie, a jak nie wiecie, nie znacie, to sobie możecie wyszukać i zobaczycie, to ten wie, z czym ta dziewczyna się mierzyła, jak była bardzo chora i jak jej życie wyglądało. I myślę, że tutaj żadne pieniądze nie sprawiłyby jej radości. I wiecie, ja jeszcze jestem w stanie zrozumieć taką zazdrość komuś, kto nie wiem, pławi się w bogactwie, wiecie, pokazuje, no na to mnie nie stać, on ma to, on jest tu, on sobie kupił tamto, czy ona. No gdzieś tego człowieka potrafię zrozumieć, bo ja też kiedyś byłam człowiekiem, który znał i miał takie uczucie zazdrości w sobie, cieszę się, że jest to poza mną. Ale właśnie takie momenty pokazują, jak to jest ohydne. I wiecie co, dziewczyna chora, która praktycznie nie mówiła, była, wiecie, uwięziona na wózku, nie mogła się normalnie poruszać, nie mogła wychowywać swojej córeczki. No i milion innych takich rzeczy, które my możemy robić. Ona prowadziła zbiórki i słuchajcie, co ja się naczytałam.
hejtu na tę dziewczynę. I tak się zastanawiałam, co ci ludzie mają w głowie. Bo ja sobie zdaję sprawę, że można hejtować kogoś takiego, wiecie, właśnie komu się tak zazdrości czegoś, że on ma lepiej. Ale to, że ona prowadziła zbiórki, ale kto jej to, wiecie, wpłacał na te zbiórki? No my, tak? Więc ten, albo ci, którzy chcieli. Więc słuchajcie, zazdrośnicy nie mogli się pogodzić z tym, że ona ma kasę. I myślicie, że taka kasa ją cieszyła i że ta kasa coś jej w życiu dawała? Nie, ta kasa pomagała jej po prostu przetrwać ten trudny czas, a może chciała zabezpieczyć swoją córkę. No nie interesuje mnie, co ona chciała, po prostu potrzebowała, wyciągnęła rękę i ludzie jej dawali. Ale to, co się działo właśnie przez te zbiórki, wiecie, niby szkoda, ale jak ona może tyle ciągnąć? Ale jak dają to brać, a jak biją to uciekać? I słuchajcie, dziewczyna odeszła, bo są to informacje potwierdzone i teraz nagle wszyscy, ojej, ale szkoda, ale biedna. Wiecie co, powiem wam, że z nami to tak już jest, bo już tak powiem o nas ogólnie, że właśnie zazdrościmy ludziom czegoś, a nie wiemy tak naprawdę, co w ich życiu się dzieje i w jakim gównie siedzą. I ta zazdrość jest najgorszym uczuciem na świecie. I przez zazdrość naprawdę posypało się wiele. I ja na przykład ostatnio dostałam też taki komentarz, że ktoś tam nie kupuje w Żabce, bo Żabka jest pewnego księdza. On ma tam udziały. Bogatego, wpływowego i w ogóle nielubianego. Ja też za nim nie przepadam, bo po prostu ogólnie nie lubię tej organizacji. Ale wiecie co? Ja nie mam problemu, żeby kupić w Żabce. Jeżeli on się na tym jeszcze wzbogaci, to jest jego szczęście. On po prostu dobrze w życiu jakoś, nie wiem, poprowadził, rozdał swoje karty. I wiecie, no, gdzieś tam tak się jego losy potoczyły, że ma te udziały. Ale czy jak ja nie kupię w Żabce, to będzie mi lepiej z tego powodu? Wiecie, to jest obopólna jakaś tam korzyść. On ma udziały, ja mam Żabkę na osiedlu. Sorry, ale ja naprawdę nie mam problemu z tym, że ktoś ma ode mnie lepiej, więcej, że kupuje sobie to, na co na przykład ja w tym momencie nie mogę sobie pozwolić, bo to jest po prostu bez sensu, no po prostu bez sensu. I każdy niech żyje swoim życiem, ale zazdroszczenie komuś choremu, że ma kasę, słuchajcie, ja nie chciałabym tej kasy i tej choroby. Także no, tyle w temacie. A ja dzisiaj na obiad wcinam ryż brązowy z takim sosem z pomidorów suszonych, czosnku, szpinaku i czerwonej cebuli. To wszystko zalałam odrobiną śmietanki, no i na wierzchu oczywiście mamy nie łososia, a pstrąga tęczowego łososiowego. Tańszy i równie pyszny. Także jak ktoś chce zaoszczędzić, to polecam.